Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gringrów, a to kolejna darmowa gra na Steam. Tym razem to gra o dość chwytliwym tytule Last Man Standing, czyli ostatni żywy, tak? Coś w ten deseń. A więc tak to wygląda. Aha, klikam start, to nie działa. To mi się ładuje po prawej. Już sobie załadowałem jakieś solo kwełe. Q. Taki żart był dla inteligentnych. A i mi się to ładuje, więc po prostu trzeba cierpliwie poczekać, aż mi się meczek załączy. Automatycznie dało mi region Północna Ameryka, North America. I miałem tam 300 pingu, więc chyba dość słaby mają system wykrywania połączeń. Chyba że mój internet jest z Ameryki, to wybaczam, ale wątpię. W każdym razie nie wiem, co to za rodzaj gry, nie wiem, co to za gra i nie wiem, co się w niej robi, więc dopiero za chwilę się wszystkiego nauczę razem z wami. Z tym, że... UI? Co? Cześć, nieważne. Double XP, coś tam. Czy to jest jakiś survival? Bardzo przypomina mi... Warzy. Czy ja tu jakieś rzeczy zdobywam, tak? Czy mam na dzień dobry? Waiting for 17 graczy jeszcze? F1 boost. Double XP, to nie działa, halo. No klikam F1, ale ja nie mam nic takiego. Hold caps lock. To też nie mam. Uje. A tu jest Jezu czasem? Może coś dobre? Nie wiem. Myślałem, że to jest inny typ gry, ale w sumie spoko. I co, nic tu nie ma? Czy trzeba po prostu czekać na graczy 17? Bo jeśli trzeba czekać na jeszcze 17 graczy, to trochę lipa. Przypomina mi to trochę taką grę, która nazywała się Nether. Taki klimat ma. Trochę, naprawdę trochę. Tu nic nie ma. Naprawdę tu nic nie ma. No ale dobra, lecimy dalej. Co tu się stanęło się? Gdzie ja w ogóle jestem? W którym miejscu? Nawet nie wiem. No ale dobra, włazimy. Co ja mam lutować? Zaraz się pewnie okaże, co ja mam robić. Cegła, bierz. Słabo z lutem. Chyba że jeszcze się nie pojawił po prostu, dlatego że my dopiero szukamy gierki. Może dlatego. No ale okej. No, widzę dwóch gości przede mną. Trzech. Czterech. I też nie wiedzą, co mają do sobą. A może to jest lobby? A wiecie, żeby to na lobby akurat pasowało? A dobra, jeszcze 7 graczy się połączy i się dowiemy, co to ma być. No, to jest chyba lobby. No, w życiu by nie było takiej tablicy na normalnym. To jest pewnie jakiś Battle Royale, co? Grupowanie się z innymi graczami nie jest dozwolone w solo gamesach. No, norma. Grupowanie się jest jak czytowanie, oszukiwanie. Będą jakieś wyciągane... jak to się mówi? Co się wyciąga? Konsekwencje. Miałeś zabawy i zabij wszystkich. No okej. Okay. Spooling up. A co znaczy spooling up? Allowing player to load the game will begin in. Aha, dobra, czyli dopiero za 2,5 minuty będziemy się ładować, więc... odnoszę wrażenie, że ja chyba też mówię. Ja nie mnie słyszą. Jebał ich pies. Ale zaraz zobaczymy. Voice, push to talk. 10. Jest to czy te. O, parkour! Lol, czemu go nie widziałem wcześniej? Przejdziemy sobie parkour. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! XD. Dobra, no to Battle Royale to jest.
Pong. Pong. Kultury trochę, kurwa, Rusek, Putin. Jak się wyzywają? Ten parkour jest trudny. A co mogę jeszcze o tej grze powiedzieć tak tytułem wstępu? Że na dzień dobry przywitała mnie gierka z dużym przyciskiem kup teraz pakiet gówna za 20 euro. Więc to mi się tak średnio podoba, bo... Good morning, good morning. No ja pierdykam. Powiem wam tak, przede wszystkim spodziewałem się, że ta gierka będzie trochę inna. Więc już na dzień dobry ma plusa za to, że to jest jakiś tam Battle Royale. Również chyba Battle Royale, tak myślę. Hey kid, shut the fuck up. Fuck you. Fuck you. Stop talking like a bitch. Shut the fuck up. Aha, mam sposób na skakanie. Tak bez kapy. O, fuck. A byłem. Teaming solo, cure na się ban. Match starts in 15 sekund. Piu, 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 piu. A da się kłaść? Da się kłaść, dobrze. To jest dobrze już. No i co, respię się gdzieś w losowym miejscu, tak? Rozumiem. Tak, i tu był budynek, od razu do niego polecimy. Ciekawe, ilu jeszcze innych graczy jest razem ze mną. Co jest? Apteczka, to na pewno się przyda. Czekaj, jak szybko padnę, co? Dłużej pewnie będę czekał w lobby. Tego nie chcemy. To weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy. Tarczy się rozstawia pod trójką. A metki te po prostu używam, tak? Ale mam teraz lepszą apteczkę. Chyba. No to by to wyglądało. Amunicję podbierajmy. Czy to jest do tego karabinu, który posiadam? Czy ciężko to w sumie jakimś tam karabinem nazwać, ale tak, to jest do tego. Widzę, gdzie jestem. To już też jest jakiś progres. Drzwi się chyba nie da otwierać. Jeżeli tak, to trochę dziwnie. Bez kiedy się nie da drzwi otwierać? Ktoś tu jest? Leży. Uch. Emocje jak na grzybobraniu. Zabiłem gówniackim karabinem, tak? Rozumiem. No dobra. Dobra, no to lecimy z tym akaczem. Czy co to tam jest? Dobra, schowamy się tu. Jest inwentory pod tabem? Pod tabem. Tego nie chcę. Uff.
Nie wiem, które kraby będzie lepsze. Zobaczmy. Attachments. Aha, to ja coś tam mogę dodać, jak się ma. Tylko to chyba trzeba kupić, wiecie? Barriers moving. Ojejku, bariera tu jakaś jest. O nie, ja włączyłem tryb pierwszoosobowy. O, dobra. Tylko czy ja teraz mogę... A, dobra, Falcon sobie robię to. To jest Battle Royale, typowy Battle Royale. Fajne, naprawdę fajna gierka. Trochę sztywna, trochę długo szuka, ale... Chyba mało osób o tej grze wie, bo podejrzewam, że gdyby ktoś wiedział, to by to było coś głośniej na temat tej gry. To chyba są bunkry pod ziemią, a przynajmniej tak bym obstawiał. Sądząc po tym, co na mapie jest. Czy widzę ilość pozostałych graczy? Zapewne niebo mi action zasłania. No dobra. To lecimy dalej. Bariera też taka trochę niedopracowana, znaczy jak skacze. Lol. Ła! Ale mi palec strzelił. Dobra, jak następna bariera? Nie wiemy jeszcze. No dobrze, skoro nie wiemy, to nie wiemy. Oj, myślę jednak, że akaczek byłby lepszą bronią. Tak? Akaczek byłby lepszą bronią? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak bym obstawił. Ale nadal nie wiemy, jak tam z barierą, jak to wygląda. No ale okej. Jakichś kasków tu też nie ma? Nic tak, takich rzeczy nie ma? Też by się przydało w sumie. Czekajcie, ta jest 230, a to jest, o właśnie, to mi daje więcej HP, takich pierdół. Painkillery, dobra, to jest gówno. Aha, dobra, schowajmy się tutaj. Nie wiem, jak następna bariera, ale na pewno wiem, że chcę do pierwszej rąsi wyrzucić sobie medkita. No może tarczę rzeczywiście, chociaż może zrobimy w ten sposób. Aha. W ten sposób możemy to zrobić. Aha. Tu dziś były strzały. Tu dziś były strzały. Aha, widzę, no właśnie widzę. Dobra, mam pomysł na niego. Bo on na pewno będzie biegł do bariery za chwilę. I plan jest taki, żeby skryć się gdzieś za kamieniem i go dojechać. Jak będzie biegł, albo... Boże, to się nie może udać, że będę w krzaku stawił, go zabiję. O, tu mam jakiś kamień niebitny. Jak ktoś... drop? Na samym środku to nie zdążę. On gdzieś tam jest i może rzeczywiście lepiej nie spuszczać tej bariery z oczu, bo on tu będzie biegł do mnie, na 100% będzie do mnie biegł, musi. Znaczy, tak mi się wydaje, że musi. To? No chyba, że przebiegł mi od lewej? Nie, no przecież widziałem go, wy też go widzieliście, jak tutaj stał, nie? Dobra, walić go. Lecimy na strefę. Zresztą on w tej strefie został. O!
Jest tam ktoś. Aha, widzę go, no. Dobra, uciekamy mu. Uciekł mi. Albo ja mu. Było to drzewo, nie? Czy to duże? On gdzieś tu jest, na blisko. On gdzieś tu musi być na blisko. Zwiększa trochę dystans. Chciałem go doraszować, ale nie widzę go, więc... A to jest za dużo otwartego terenu, żeby się bawić w takie rzeczy. Ale medkit rzeczywiście ratuje bardzo życie. Więc jestem wdzięczny. Dobra, bariera zaraz znowu się ruszy, więc naprawdę trzeba szybciej ogarnąć temat ze schowaniem się. No, nic nie widzę. Nie, naprawdę nie rozumiem różnicy między tymi kamizelkami, no ale okej, skoro są, to pewnie jest jakaś różnica. Moja się świeciła i miała 900 HP napisane, więc może ma coś więcej. Dobra, nadal nie wiedzę, ile zostało grać, ale na górze jest, kurde, jakim jestem downem. 25 players remaining. No to dobrze. Dobra, lecimy do domku się skitrać. Oj. Jak się puszcza alt, to postać wraz z nim podąża, więc to jest lipa. Czy to jest shotgun? To wygląda jak shotgun. Dobra, zamienimy ciebie. To nie jest shotgun. O, to nie jest shotgun, ale dobra. Wyglądało ładnie, więc podejrzewam, że będzie dobre. Kappa. Nic nie dzieje w tej grze. Absolutnie nic. Za duży obszar, za mało graczy na moje. Czy ja zużyłem wszystkie bariery? Barykady w sensie. Fuk. Dobra, sprawdźmy, gdzie ja gram. Tak, for sure. No, jest boom. Więc ten gościu dobiegł tu? O, widzę jak biegnie, widzę jak biegnie, widzę jak biegnie, widzę jak biegnie. Przede mną centralnie gościu jest. On gdzieś tu jest. Leż. Mamy barykadę po nim. Dobra. Też musiał mnie widzieć w takim układzie. Musiał mnie widzieć, bo czaił się albo słyszał. Są dwie opcje, nie? No dobra, dwa fragi to już coś tam jest. Nie jestem Bobem. Poza tym to się zabija na 4 hity. Bez rozrzutu. Ale też biega, ma taki Bob. Miałem schizę, że tu gracz jest, go widzę. Aha, przede mną. No gdzieś tu były strzały przede mną przed sekundą.
teraz ja jestem odsunięty jak ten pajac. Tak jak ten, którego poprzednio zabiłem, to teraz ja jestem tak odsunięty. Więc nie podoba mi się ten stan rzeczy. Nie no, za plecami raczej nikogo nie mam. Myślę, że raczej bym widział. Lecimy dalej z tematem. O, tu jest jakiś domek. A domek to zawsze wróży źle według mnie. Bo są ludzie tacy jak ja, którzy lubią kampić bardzo. Ryzyk fizyk, co? Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Czy lecimy na tego domku tutaj? I bardziej ryzykujemy, bo i tak strefa na pewno zamknie się w tamtym środku. Jak już biegnę, to znaczy, że ryzykujemy. Chyba, czy mamy się od krzaka do krzaka, bo krzaki widzę, że z daleka są widoczne. Z dosyć daleka, rzecz jasna. Więc myślę, że one troszkę mi pomogą się. Co to jest? Co to znaczy? Jakaś rakieta? Ja w ogóle na drop biję. Aha, drop tam jest. Widzę gościa za mną, będzie do mnie strzelał. Aj! Widziałem gościa za mną i strzela do mnie. No, kurczę! Ale fajna gierka! Mi się podoba. Naprawdę fajna. Match complete. Powiem wam tak, 16 miejsce, tak? Dwa fragi miałem. Nie? No. Powiem wam tak, gierka naprawdę fajna, dość sztywna i wkurzał mnie napis na dzień dobry, który sugerował mi, wydaj 20 euro na naszą grę. A więc... Czekajcie, jeszcze nie powiem, ale mam jakieś skrzynki. Otwórz. Aha. No nieźle, nieźle. No w każdym razie jest to jakiś Battle Royale, który naprawdę jest ciekawy. A w tym momencie myślę, że ocena tej gry to będzie 8 na 10. Przede wszystkim za to, że jest za darmo, że jest to tryb Battle Royale tak bardzo pożądany w tych czasach i że w sumie nie jest jakoś specjalnie trudna. Ja taki Bob zabiłem dwóch ludzi z wielką łatwością. Sam również zostałem łatwo zabity, ale to nie zmienia faktu, że gra naprawdę jest łatwa. No wiecie co, otworzymy sobie te skrzynki jeszcze pod koniec. Szczerze wątpię, że będę w to grał dalej. Ja to tylko pokazuję wam, żebyście widzieli, jak to wygląda. No widzę, że jakieś tam rare rzeczy to się do niej dostaje, tak? O, chyba dostałem podwójny exp właśnie takie, z takich rare rzeczy. Mhm. Znowu podwójny exp. Ej, to może za zagram z 3 mecze. O! Arc Shield. No to jeszcze brakuje tej skrzyneczki i będzie wszystko. No i drugi Arc Shield. No dobra. Trudno. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Tu możecie sobie postać zmieniać. Bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.